Mecenasem odcinka jest wydawnictwo Bez Fikcji. Był lipiec 1969 roku, gdy człowiek postawił nogę na Księżycu. Od tego wydarzenia dziś mija 50 lat i chociaż misje Apollo przeszły do historii, to dziś pokażemy wam, jak dużą determinację w kwestiach podboju kosmosu wykazywali tak Amerykanie i Sowieci. Przyjrzymy się z bliska kulisom lotu na Księżyc, który przecież w latach 60. był przedsięwzięciem niezwykle ryzykownym, dla wielu niemożliwym do zrealizowania. Co tak naprawdę zirytowało Amerykanów, że dźwignęli się na taki wyczyn? Do jakich zapomnianych incydentów doszło w momencie, gdy pierwsi ludzie pojawili się na Srebrnym Globie? Dziś zajrzymy za kulisy jednego z najbardziej przełomowych momentów w historii ludzkości. Rok 4 października 1957. Prezydent USA, zasłużony generał II wojny światowej, Dwight Eisenhower, właśnie otrzymał wiadomość, która wywołała w nim nie tylko wściekłość, ale także niepokój. Sowieci właśnie wystrzelili pierwszego sztucznego satelitę Ziemi, Sputnik 1. To historyczny moment dla Związku Sowieckiego, który w ten sposób pokazał Amerykanom swoją przewagę w zakresie wyścigu kosmicznego, który toczył się podczas zimnej wojny. Eisenhower był poruszony tymi wiadomościami, nawet nie ze względu na kosmos, ale na rozwój siły militarnej Sowietów, uznając, że ich technologie wkrótce zagrożą Stanom Zjednoczonym. I nie mylił się. Jeszcze przed wystrzeleniem Sputnika Rosjanie wprowadzili w użycie pierwszy pocisk balistyczny o zasięgu międzykontynentalnym R-7. Jakby tego było mało, jeszcze w tym samym roku ponownie wyprowadzili Amerykanów z równowagi. W drugim sztucznym satelicie Ziemi Sputnik 2 umieścili psa, Łajkę. Łajka przeszła do historii, gdyż była pierwszą istotą żywą, która znalazła się na orbicie okołoziemskiej. Zwierzę wprawdzie nie przeżyło lotu, ale nie trudno było przewidzieć, że za chwilę kolejnym krokiem będzie wysłanie nie zwierzęcia, a człowieka w przestrzeń kosmiczną. Wyścig kosmiczny między Ameryką a Związkiem Sowieckim przybrał na sile pod koniec lat 50. W odpowiedzi na rosyjskie sukcesy Amerykanie zaprojektowali satelitę meteorologicznego i rozpoznawczego. Osiągnięcia Sowietów wydawały się jednak bardziej imponujące. Gdy Amerykanie pokazywali opinii publicznej zdjęcie Ziemi z kosmosu, Sowieci wystrzelili sondę kosmiczną w ramach misji Luna 2, która miała zderzyć się z Księżycem. Kilka miesięcy później kolejna sonda sowiecka wykonała zdjęcie tzw. ciemnej strony Księżyca. Amerykanie nie mogli czekać i w odpowiedzi na sukcesy Rosjan rozpoczęli przygotowania do misji Merkury, misji, która miała przebić wszystkie dotychczasowe osiągnięcia ludzkości w eksploracji kosmosu. Jej celem było już nie wysłanie w kosmos zwierzęcia, a człowieka. Człowiekiem tym miał być Alan Shepard. Celem był lot na orbicie okołoziemskiej. Te przełomowe przedsięwzięcie było częścią programu Merkury i miało ono jednoznacznie potwierdzić, do kogo należy dominacja w kosmosie. I początkowo wszystko szło dobrze, choć prace nieco się wydłużały. Wreszcie 12 kwietnia 1961 roku stało się coś, co dla Sheparda i astronautów programu Merkury było istnym szokiem. W środku nocy do śpiącego Sheparda zadzwonił telefon i wywiązał się taki oto dialog. O co chodzi? Warknął. Porucznik Shepard? Usłyszał opanowany i uprzejmy głos. Tak, tu Shepard. Czy pan już słyszał? Takie pytania wyprowadzały go z równowagi. Co słyszałem? Spytał ostrożnie. Rosjanie wysłali człowieka na orbitę. Shepardowi zrobiło się ciemno przed oczami. Usiadł na łóżku. Co takiego? Wysłali człowieka na orbitę. Telefon niemal wypadł Alanowi z rąk. Przez chwilę siedział i w milczeniu zastanawiał się, czy na pewno nie śni. Pan żartuje. Nie śmiałbym. Poruczniku Shepard, oni to zrobili. Naprawdę wysłali człowieka na orbitę. Alan wysilił się na grzeczne podziękowanie za informację. Odłożył słuchawkę. Po głowie krążyła mu jedna myśl. Mogłem tam być 3 tygodnie temu. To była faktycznie ciężka noc dla Amerykanów. Dziennikarze z USA nie zostawili na NASA suchej nitki. Przyjrzyjmy się, co takiego się stało 12 kwietnia 1961 roku w Związku Sowieckim, że Shepard i NASA zostali tak bardzo pogrążeni w rozpaczy. Otóż tego dnia swój finalny akt miała misja Wostok 1. To ona pozbawiła Amerykanów zaszczytnego miana kraju, który miał wysłać w kosmos pierwszego człowieka. Zamiast Sheparda na orbicie okołoziemskiej znalazł się Jurij Gagarin, Rosjanin, który bardzo sprawnie przeszedł przez masę bardzo trudnych testów. Jego chłopsko-robotnicze pochodzenie tylko podkreślało właściwość decyzji sowieckich dygnitarzy,
którzy zaledwie 4 dni przed realizacją misji oznajmili mu, że to właśnie on będzie pierwszym człowiekiem w kosmosie. Podczas lotu jako pierwszy przedstawiciel gatunku ludzkiego Rosjanin doświadczył zadziwiających zjawisk. Alan Shepard oraz Dick Slayton, którzy opisali później historię lotu Gagarina, pisali: Gagarin zauważył, że czuje się obco we własnym ciele. Nie siedział ani nie leżał. Nie istniała góra ani dół. Orbitował swobodnie, przytrzymywany przez pasy luźno łączące go z fotelem. Oto ujawniła się magia nieważkości. Uniosły się papiery, ołówek i jego notes, a także inne przedmioty, przemieszczające się delikatnie pod wpływem podmuchów powietrza z wentylatorów. Kierunek z powrotem ku Ziemi Gagarin obrał, gdy przelatywał nad wschodnią Afryką. Spadając niemal w płonącej kuli ognia i przebijając się przez ziemską atmosferę, Rosjanin mógł już tylko czekać na dalszy tok wydarzeń. Na wysokości 4000 metrów nad ziemią otworzył swój spadochron. Spadł na małą rosyjską wioskę o nazwie Śmiełowka. Gdy po lądowaniu przeturlał kilka metrów, jego oczom ujrzały się dwie pasące krowy chłopki, które zszokowane spoglądały na dziwną istotę w pomarańczowym kostiumie. Po powrocie Gagarin stał się bohaterem Związku Sowieckiego. Został taką gwiazdą, że Sowieci więcej nie wysyłali go w kosmos, chcąc jedynie korzystać z jego popularności i pokazywać gdzie się tylko da, gwarantując przy tym ważne stanowisko polityczne. Gagarin wizytował więc kraje bloku komunistycznego, w tym także Polskę. Amerykanie pogratulowali Sowietom sukcesu, ale w NASA panowała iście grobowa atmosfera. Gdy Gagarin o świcie lądował na Ziemi, w USA był środek nocy. Shepard doznawał głębokiego szoku, amerykańscy dziennikarze dobijali się telefonicznie do śpiącego rzecznika prasowego programu Merkury, John'ego Powersa. Ten w końcu nieprzemyślnie palnął do jednego z nich następujące słowa: jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, głupku, to odpowiedź brzmi: teraz śpimy. Po czym rzucił słuchawką. Takie wypowiedzi dla dziennikarzy to istny raj. Nic dziwnego, że zaraz o świcie w amerykańskich gazetach pojawiły się nagłówki o treści: Sowieci wysyłają człowieka na orbitę, rzecznik prasowy mówi, że USA śpią. Po locie Gagarina nastroje nie tylko w NASA były fatalne, ale również wśród polityków. Wielu pogodziło się z tym, że kosmos stał się domeną Sowietów. Nawet sam Kennedy podczas konferencji prasowej zwracał uwagę, że być może czas, aby Amerykanie spróbowali swych możliwości w innej dziedzinie niż eksploracja kosmosu. Ale jednak stało się inaczej. Dlaczego? Kennedy wraz z doradcami najwyraźniej przypomnieli sobie, jakie obietnice składali wyborcom. Poza tym sam Kennedy atakował swojego republikańskiego kontrkandydata w wyborach, Richarda Nixona, że ten nie wykazuje należytego zaangażowania w wyścigu kosmicznym. Poddanie się nie wchodziło zatem w grę. Jakby tego było mało na administrację prezydenta, po lądowaniu Gagarina spadł kolejny cios, jakim była kompromitacja w Zatoce Świń, czyli nieudana próba obalenia przez USA dyktatora Kuby, Fidela Castro. Prezydent musiał szybko odbić się od dna, dlatego zaryzykował swe poparcie dla programu Apollo, misji, która miała wynieść człowieka na Księżyc oraz, co ważne, a nawet najważniejsze, zapewnić jego bezpieczny powrót na Ziemię. Tylko w ten sposób USA mogłoby stać się hegemonem w wyścigu kosmicznym, a prezydent odzyskałby utracony prestiż. W tych dążeniach wspierali prezydenta jego wiceprezydent Lyndon Johnson oraz kierownik NASA James Webb. Zanim jednak zabrano się za misję Apollo, dyskutowano, czy aby na pewno jest sens powtarzać sukces Gagarina, to znaczy czy finalizować program Merkury i wysłać pierwszego Amerykanina na orbitę okołoziemską. Politycy obawiali się, że po pierwsze lot i tak nie ma już znaczenia po sukcesie Sowietów, a poza tym dojdzie do kompletnej kompromitacji, jeżeli misja się nie powiedzie. Na szczęście jednak misja się udała, a Alan Shepard został pierwszym przedstawicielem USA w kosmosie. Wyścig wciąż trwał, choć na razie wciąż dominowali Rosjanie. Co chwila dochodziło do kolejnych osiągnięć, ale Amerykanie wciąż nie mieli na swoim koncie przełomowego sukcesu, którym mogliby zaimponować Związkowi Sowieckiemu. Tymczasem w kraju tym na orbitę okołoziemską wysłano pierwszą kobietę, a Aleksiej Leonow wykonał tak zwany spacer kosmiczny, co oznaczało wyjście człowieka w kombinezonie poza statek, będąc w przestrzeni kosmicznej. W 1966 roku Amerykanie w końcu uruchomili program Apollo, który miał dać im dominację w kosmosie.
Świat coraz częściej patrzył w kierunku naturalnego satelity Ziemi, Księżyca. Początki programu Apollo były jednak tragiczne. Podczas przygotowań do pierwszej misji w wyniku pożaru zginęła 3-osobowa załoga. Pośpiech był również złym doradcą dla Sowietów. 3 miesiące po katastrofie w USA do awarii doszło na pokładzie statku Sojuz 1, w wyniku którego zmarł kosmonauta Władimir Komarow. To dało Amerykanom trochę czasu, by wyścig na Księżyc zaczął się na dobre. W końcu pojawiły się pierwsze symptomy amerykańskiej dominacji. Przełomowym momentem był czas Świąt Bożego Narodzenia 1968 roku, gdy w kierunku Księżyca podążała już misja Apollo 8. Jej celem było wykonanie załogowego lotu okołoksiężycowego. Amerykanie musieli się śpieszyć, gdyż dokładnie te same pomysły chcieli wdrożyć Sowieci, ale liczne awarie i niedociągnięcia sowieckiego programu Zond powodowały opóźnienia. Frank Borman, William Anders oraz James Lovell byli pierwszymi ludźmi, którzy obserwowali Księżyc z odległości około 100 km. Co ciekawe, żona Franka Bormana, Susan, gdy mąż zmierzał w stronę Księżyca, była niemal przekonana, że jej wybranek po prostu tam umrze. Wypadki zdarzały się tak często, że Susan Borman napisała nawet mowę pogrzebową na wypadek nieszczęścia. Ale misja zakończyła się sukcesem. Ciekawe były też dialogi, jakie toczyli ze sobą członkowie załogi w momencie, gdy zdawali relację do Houston z tego, co widzą przed sobą. Glob jest szary, bez koloru, zbliżony kolorystycznie do barwy gipsu albo szarawego piasku na plaży. Wygląda to na rozległe, samotne i odpychające miejsce, pusta przestrzeń, pumeksowe głazy. Ziemia wydaje się stąd oazą w pustym kosmosie. Widać, że Księżyc był przez wieki bombardowany meteorytami. Każdy centymetr kwadratowy powierzchni jest zdeformowany. Samotność budzi lęk. Dopiero tu człowiek pojmuje, co zostawił na Ziemi. Misja Apollo 8 nie tylko zakończyła się sukcesem, ale z modułu załogowego zrealizowano także telewizyjną transmisję. Odbiorcy na całym świecie mogli zobaczyć powierzchnię Księżyca na ekranie telewizora. Cała transmisja odbyła się symbolicznie w Boże Narodzenie, dlatego podczas emisji nie brakowało odniesień do Biblii. Podczas misji Apollo 8 stało się coś jeszcze. Astronauci skupieni głównie na fotografowaniu powierzchni Księżyca musieli czasem manewrować ułożeniem statku. W pewnym momencie William Anders zauważył za oknem coś, co miało dla wielu zmienić wyobrażenie o wszechświecie. Mój Boże, patrzcie na to! Podekscytowany Anders za oknem zobaczył w oddali Ziemię i po chwili wykonał pierwsze historyczne zdjęcie naszej planety nad księżycowym horyzontem. Robert Stone i Alan Anders w książce Ścigając Księżyc opisali to wydarzenie następująco. Nieplanowane zdjęcie zyskało sławę jako wschód Ziemi i stało się jedną z najważniejszych fotografii XX wieku. Antropolożka Margaret Mead oświadczyła, że to jedno zdjęcie usprawiedliwia wszystkie koszty programu Apollo. Ukazuje w sposób wizualny samotność i kruchość Ziemi, przypominającej klejnot na tle jałowego i jednobarwnego Księżyca. 27 grudnia astronauci wrócili na Ziemię. Z miejsca stali się bohaterami narodowymi. Misja Apollo 8 okazała się przełomowa nie tylko ze względu na dotychczasowe osiągnięcia, ale także ze względu na tzw. bohaterów drugiego planu. Jedną z takich osób była Papi Norcutt, pierwsza kobieta, która była kontrolerką lotu, a po udanej misji jej popularność znacząco wzrosła, a także przyczyniła się do wzrostu zainteresowań astronautyką wśród kobiet. Norcutt będzie później głośno protestować przeciwko nierównościom płacowym kobiet w NASA, które wykonywały tak samo odpowiedzialną pracę co mężczyźni. Zresztą zadaniem samej Papi było m.in. zadbanie o bezpieczny powrót astronautów na Ziemię. Ale wróćmy do wyścigu kosmicznego. Loty misji Apollo nie byłyby możliwe, gdyby nie rakiety Saturn. Zostały one zaprojektowane przez zespół pod kierownictwem inżyniera NASA, Wernera von Brauna, byłego nazisty, który w ramach operacji Paperclip został zwerbowany przez Amerykanów. Niemniej Sowieci w wyścigu na Księżyc nie dawali za wygraną i cały czas deptali Amerykanom po piętach. W Stanach ledwo zaczęto świętować sukces Apollo 8, a NASA już przymierzała się do realizacji misji mającej nastąpić za pół roku, legendarnej już misji Apollo 11. Wcześniej misje Apollo 9 i 10 miały charakter przygotowania do tego, co wydarzy się w 11. 9 miała zbadać lot modułu księżycowego na orbicie ziemskiej. 10 z kolei była testem układów modułu 16 km nad powierzchnią Księżyca. W styczniu 1969 roku przedstawiono nazwiska wybrańców, którzy mieli wylądować na Księżycu w ramach Apollo 11.
Byli to Neil Armstrong, Michael Collins i Edwin Buzz Aldrin. Dowódca grupy Neil Armstrong był zdyscyplinowanym perfekcjonistą. Posiadał niebagatelne doświadczenie, m.in. z walk nad Koreą oraz z dowodzenia wyprawą Gemini 8. Amerykanie stali na progu przejścia do historii oraz zdecydowanego wyprzedzenia Sowietów w wyścigu kosmicznym. Przygotowania były już bardzo intensywne, a w maju były one więcej niż zaawansowane. I wtedy stało się coś, co mogło pokrzyżować Amerykanom szyki. Wszystko za sprawą tzw. latającego stelaża. Urządzenie to służyło do szkolenia lądowania astronautów na powierzchni Księżyca. Niestety podczas jednego z testów nad lotniskiem w Houston pojazd z Armstrongiem na pokładzie zaczął niebezpiecznie wirować 60 metrów nad ziemią. Astronauta w ostatniej chwili ewakuował się ze spadającego stelaża, który zaraz po tym roztrzaskał się o ziemię. W żadnym wypadku nie zniechęciło to Amerykanów i przygotowania trwały aż do lipca 1969 roku, gdy Apollo 11 miał rozpocząć lot na Księżyc. Gdy prace dobiegały już końca, dziennikarze stale zadawali sobie pytanie, kto pierwszy postawi stopę na Srebrnym Globie. Wielu przypuszczało, że będzie to Buzz Aldrin, który do tej pory miał na koncie spacer kosmiczny. Aldrin w przeciwieństwie do Armstronga był dosyć wygadany. Lubił wyzwania oraz wypowiadać się na bardzo egzotyczne tematy. Na jednej z konferencji przyznał, że panieńskie nazwisko jego matki brzmiało Moon, ale nie dodał, że rok wcześniej popełniła ona samobójstwo, nie mogąc dać sobie rady z depresją. Na konferencjach wciąż jednak nie padała odpowiedź na nurtujące pytanie, kto jako pierwszy postawi stopę na Księżycu. Wiadome było, że wykluczony z tego zostanie Michael Collins, który miał pozostać w module, gdy jego kompanii będą stąpać po Srebrnym Globie. Nieoficjalnie zaczęto jednak coraz częściej mówić o Armstrongu, który za nic nie dałby sobie odebrać tego zaszczytu i informacje te wkrótce się potwierdziły. Wiosną urzędujący prezydent Richard Nixon mówił: ruszmy do nowych światów razem, nie po to, by je podbijać, lecz by dzielić nową przygodę. Słowa te były o tyle ważne, że miały uspokoić plotki o tym, że Amerykanie po lądowaniu na Księżycu uznają go za swoją zdobycz. Dlatego zarówno władze, jak i NASA mocno ograniczały jakiekolwiek wypowiedzi, które mogły podkreślać amerykański imperializm. No ale skoro w kosmos ruszamy razem jako przedstawiciele ludzkości, to do Departamentu Stanu USA trafiła kłopotliwa propozycja prosto z ONZ. W jej treści proponowano, by na Księżycu zatknięto flagę Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oczywiście Amerykanie się nie zgodzili, a zamiast tego postanowiono wetknąć flagę Stanów Zjednoczonych, tyle że to z kolei wzmocniło oskarżenia o imperializm. Politycznych sporów wokół wyprawy było więcej, na przykład wtedy, gdy w momencie lądowania obie części statku, moduł CSM oraz księżycowy, miały się od siebie oddzielić, z czego ten drugi miał lądować na Księżycu. Obie części w momencie rozdzielenia miały otrzymać swoje nazwy i nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie propozycja Billa Moyersa, byłego sekretarza prasowego prezydenta Johnsona. Wpadł on na pomysł, by moduł nazwać imieniem zamordowanego prezydenta Johna Kennedy'ego, co miało być oddaniem hołdu za jego wkład w realizację misji Apollo. Propozycja wywołała ostry sprzeciw ekipy urzędującego Richarda Nixona, który właśnie z Kennedym przegrał starcie wyborcze z 1960 roku. Ostatecznie moduł uzyskał nazwę Orzeł i problemy się skończyły. Gdy amerykańskich astronautów dzieliły już dni od startu, w kierunku Księżyca Rosjanie wystrzelili bezzałogową sondę Luna-15, która miała dostarczyć na Ziemię próbki ze Srebrnego Globu. Jej lot zbiegł się w czasie z misją Apollo 11. Dostarczenie próbek mogłoby choć w niewielkim stopniu wyprzedzić amerykański program. Do tej sowieckiej sondy wrócimy jednak nieco później. Im bliżej lipca, tym napięcie sięgało zenitu. Tysiące dziennikarzy z całego świata walczyło o akredytację na Florydzie, by z bliska obserwować przełomowy moment w historii ludzkości. Znane kapele muzyczne przygotowywały nowe utwory. Humaniści tworzyli eseje i poematy. Nie brakowało też porównań do wyprawy Kolumba z 1492 roku. Nie wszystkim jednak lot na Księżyc się podobał. Osobą krytykującą przedsięwzięcia programu Apollo był znany aktywista czarnoskórej ludności USA, Martin Luther King. W swoich przemówieniach przeciwstawiał on rozwój technologii upadkowi moralnemu. Uważał, że pieniądze, które przeznaczono na misję Apollo, można było zagospodarować dla potrzebujących na Ziemi. Po śmierci Kinga protestowali jego następcy oraz inni obrońcy praw obywatelskich. Ich pikiety i demonstracje były większą pożywką dla dziennikarzy, znudzonych oczekiwaniem na start rakiety Saturn V,
która miała wynieść Apollo w przestrzeń kosmiczną 16 lipca 1969 roku. Robert Stone i Alan Anders w książce Ścigając Księżyc tak opisali moment przełomowego startu. Gdy odliczanie dotarło do zera, czas jakby stanął i na przylądku Kennedy'ego i na całym świecie Saturn V, przytrzymywany przez jej cztery wielkie ramiona, zadrżał od mocy odpalonych silników. Ich łączna siła wynosiła 34 meganewtony. Po osiągnięciu tej wartości uchwyty równocześnie zwolniły uścisk. Zgromadzeni 5 km dalej usłyszeli z opóźnieniem narastający grzmot, a stopami poczuli coraz silniejsze wibracje. Saturn V powoli unosił się ku niebu na oślepiającej ognistej kolumnie, walcząc z grawitacyjnymi więzami Ziemi. W genetycznym kodzie obserwatorów znajdowała się skłonność do marzeń o lepszej przyszłości i walki z trudnościami równie wielkimi, co siły natury, próbujące pokonać moc silników rakiety. Nadzieje i ambicje niezliczonych wcześniejszych pokoleń wypełniły dzieje ludzkości aż do tej pełnej obietnic chwili. Obserwatorzy startu, oddaleni o 5 km od platformy, nie mogli jednak nie odczuć siły fali uderzeniowej, która uderzała w klatki piersiowe oraz bębenki uszne widzów. Na trybunach VIP-owskich obecny był m.in. były prezydent Johnson wraz z żoną, obecny wiceprezydent, weterani, dziennikarze, politycy i wielu innych. Urzędujący prezydent Nixon pozostał w Waszyngtonie. Bezpośredni obserwatorzy wyciągali aparaty lub 8-milimetrowe kamery, by uwiecznić przełomowy moment startu Apollo 11. 4 dni później, o godzinie 16:17 wschodniego czasu letniego, do ośrodka w Houston nadszedł pierwszy komunikat z Księżyca. Neil Armstrong powiedział: Houston, tu baza Spokój, orzeł wylądował. Ameryka wstrzymała oddech, ale za chwilę w całym kraju rozległy się brawa. Przerywano także najważniejsze mecze baseballowe, by nadać oficjalny komunikat o lądowaniu, który za każdym razem spotykał się z aplauzem. Wkrótce Neil Armstrong zejdzie na powierzchnię Księżyca i wypowie słynne słowa o małym kroku człowieka, ale wielkim ludzkości. Transmisję z zejścia oglądało na Ziemi 500 000 000 ludzi, ale postawienie stopy okrytej kombinezonem nie dawało pewności, co może się wówczas wydarzyć. Robert Stone i Alan Anders w książce Ścigając Księżyc wspominali: szkolenie przed pierwszym krokiem obejmowało też dziwny środek zaradczy na wypadek wysoce nieprawdopodobnej sytuacji. Niektórzy selenolodzy uważali, że grunt księżycowy może być palny i kontakt buta Armstronga z powierzchnią doprowadzi do zapłonu. Wszyscy uznawali szanse takiego zdarzenia za bardzo niskie, lecz astronauta miał na wszelki wypadek zacząć spacer od dotknięcia jej obcasem. Po kilku dalszych krokach oraz ugięciu kolan Armstrong doniósł, że nie odczuwa żadnych problemów z chodzeniem czy wykonywaniem ruchów. Przystosowanie do poruszania się w obcym środowisku zabrało jedynie kilka minut. Odbiorcy na telewizorach obserwowali pierwsze kroki człowieka na srebrnym globie oraz bicie na jego powierzchni amerykańskiej flagi. Była ona napięta metalowymi prętami, bez których flaga w próżni zwinęłaby się wokół masztu. Wykonano potem bezpośrednią rozmowę astronautów z prezydentem USA, Richardem Nixonem, który nazwie ją później najważniejszą rozmową telefoniczną przeprowadzoną z Białego Domu. Zaczęto kolejny etap, misję badawczą. Z trudem zebrano i przetransportowano na pokład ponad 20 kg księżycowego pyłu oraz skał. Armstrong i Aldrin zainstalowali sejsmograf do przekazywania na Ziemię informacji dotyczących drgania księżyca oraz rejestrowania uderzeń meteorytów. Rozstawiono także wieloelementowe zwierciadło, na które później naukowcy będą wysyłać wiązki laserowe z Ziemi, co pozwoli m.in. na zweryfikowanie faktycznych odległości. Kamery rejestrowały spacer księżycowy, gdyż chodzenie po powierzchni o sześciokrotnie słabszym ciążeniu wydawało się dla widzów fascynujące. Nie zabrakło także elementów z pogranicza dyplomacji. Astronauci złożyli hołdy zmarłym w misji Apollo 1, a także przypomnieli nazwiska nieżyjących już wybitnych astronautów. Armstrong odczytał także napis na metalowej płycie, która zostanie później na Księżycu, jako apel dla następnych przybyszów. Jej treść brzmiała: w lipcu roku pańskiego 1969 ludzie z planety Ziemia postawili tu po raz pierwszy stopę. Przybyliśmy z misją pokojową w imieniu całej ludzkości. Zdanie to nie przeszło bez echa. U jednych wywołało wzruszenie, a u drugich wręcz oburzenie. Na Ziemi wciąż toczyły się wojny, oświadczenie Armstronga odebrano jako cyniczne postrzeganie rzeczywistości. Nie brakowało też żartów, że być może na pustym Księżycu panuje pokój, w przeciwieństwie do Ziemi.
Ale zwrot zawierał jeszcze jeden element, który niemiłosiernie wkurzył niektórych Amerykanów. Chodzi o termin w roku pańskim, co ewidentnie miało mieć charakter religijny. Podczas realizacji misji Apollo pozew przeciwko NASA złożyła znana ateistka Madeleine Murray O'Hare. By było ciekawiej, warto dodać, że Buzz Aldrin poprosił Houston o chwilę ciszy, po czym wyłączył radio. W tym czasie przyjął na Księżycu pierwszą komunię świętą, którą wcześniej pomógł mu przygotować jego pastor z kościoła prezbiteriańskiego. Podczas pobytu na Srebrnym Globie doszło do incydentu, o którym mało kto wspomina, a który przez lata był trzymany przez Sowietów w tajemnicy. Pamiętacie sowiecką bezzałogową sondę Luna-15? Miała ona pobrać próbki z Księżyca, a następnie przetransportować je z powrotem na Ziemię. Jej lot zbiegł się z misją Apollo 11. Sowieci robili co mogli, by próbki dotarły na Ziemię przed powrotem Apolla. Luna 15 zaczęła lądować na Księżycu w momencie, gdy Armstrong i Aldrin wciąż przebywali na jego powierzchni. Nie zdawali sobie jednak sprawy, co w tym momencie dzieje się w innej części Srebrnego Globu. Tam bowiem Luna 15, pędząc około 1000 km na godzinę, roztrzaskała się o księżycowy grunt i misja zakończyła się dla Sowietów kompromitacją, którą długo jeszcze będą ukrywać przed światem. Uderzenie było jednak tak silne, że sejsmograf, który zdążyli ustawić już Amerykanie, zdążył zarejestrować uderzenie. W tym momencie nie miało to już jednak znaczenia. Po niecałej dobie astronauci wrócili do modułu dowodzenia, gdzie czekał na nich Michael Collins. Powrót na Ziemię przebiegał bez większych przeszkód, a trójka astronautów została okrzyknięta prawdziwymi bohaterami. Udana misja jeszcze przez kilka dni nie będzie schodzić z pierwszych stron gazet. W Stanach Zjednoczonych optymistyczny nastrój udzielił się w zasadzie wszystkim. Wiceprezydent bez żadnych konsultacji palnął coś o podboju Marsa, a w stacji CBS mówiono o rychłej budowie stałych baz na Księżycu. Nic dziwnego, skoro tempo kosmicznego wyścigu przybrało maksymalne rozmiary. Sowieci musieli uznać swoją porażkę, a Stany Zjednoczone dowiodły dominacji w kosmosie. Nikt się wówczas nie spodziewał, że tempo wyścigu zacznie wkrótce spadać, a na lot na Marsa przyjdzie nam jeszcze czekać długie lata. I nawet dziś, w drugiej dekadzie XXI wieku, wciąż żaden człowiek nie postawił stopy na czerwonej planecie. Tyle chcieliśmy Wam przekazać, ale jeżeli temat Was zainteresował, to możemy polecić wydaną przez wydawnictwo Bez Fikcji książkę Roberta Stone'a i Alana Andersa, Ścigając Księżyc. Parokrotnie ją cytowaliśmy oraz w oparciu o nią realizowaliśmy ten film. Jeżeli chcecie poznać więcej informacji, ciekawostek, wpadek oraz sporów wokół misji Apollo, to śmiało możecie sięgać po tę pozycję. Od 20 lipca 2019 roku, w 50. rocznicę pierwszego lądowania na Księżycu, książka ta będzie dostępna w Empikach oraz księgarniach w całej Polsce. Na dziś to już wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.